Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dokładnie, Kasiu, tak jest. Niby za ścianą, ale jednak to nic nie daje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, cześć wszystkim. Witam. Już nie będę wyświetlał tych powitań. Bardzo mi miło, że tyle osób jest. Słuchajcie, moi drodzy, jak zwykle, szanując Was czas, konkretnie, krótko i na temat, myślę, że 30-40 minut omówimy zagadnienie, które chciałem dla Was dzisiaj przygotować, no i właśnie omówić. Witam wszystkich, hejka, krótko. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, to bardzo mi miło, że ma okazję mnie dzisiaj poznać. Tutaj standardowo zaproszę wszystkich na moją platformę szkoleń online. Link jest na górze. Niedługo wjeżdżają nowe szkolenia. Myślę, że nowy ład na czynniki pierwsze też rozłożymy w ciągu najbliższego czasu, bo nie ukrywam, że chyba to trzeba zrobić, bo jest bardzo dużo zamieszania, niejasności, wypowiedzi. To jest oczywiście projekt nowego ładu, także jeszcze dużo się może wydarzyć, ale warto już delikatnie, a nawet może całkiem już tak no, stanowczo zacząć tutaj działać, także do tego przejdziemy. Moi drodzy, wakacje oprócz tego, że są świetnym czasem na wypoczynek, na relaks, pogoda przynajmniej w Polsce dopisuje, no może ostatni dzień jest taki trochę bardziej deszczowy, ale ogólnie jest chyba całkiem nieźle, to też jest dobry czas na to, żeby uzupełnić wiedzę, odświeżyć wiedzę, nabyć nową wiedzę, może się nawet przebranżowić. Moim zdaniem wakacje są dobrym czasem ku temu, więc chętnie Wam w tym pomogę. Bardzo często pytacie mnie w wiadomościach prywatnych, czy w jakichś nawet mailach prywatnych, jak uczyć się podatków. Tak, oczywiście można oglądać szkolenia, na pewno ma to sens, ale jak samodzielnie uczyć się podatków, jak samodzielnie poznawać podatki, zarówno w perspektywie na przykład uczenia się do jakichś egzaminów na doradcę podatkowego, czy coś innego, ale też pod kątem takiej codziennej pracy. Tak, być może ktoś na przykład nie zajmuje się VAT-em, i chciałby w wakacje nadrobić zaległości, żeby zajmować się VAT-em i od września powiedzieć szefowi, kochany szefie, przez wakacje troszeczkę zajmowałem się VAT-em, więc już chcę dostawać zadania z VAT-u, które będą jakieś tam ciekawe, może na początku podstawowe, z czasem bardziej wymagające. Także uważam, że warto o tym mówić, jak się uczyć, tak, jak komuś dać wędkę, a nie rybę, jak oprócz tego, że dajemy komuś wiedzę, czy pozwalamy komuś to zrozumieć, jak dać komuś narzędzia, żeby też samodzielnie od czasu do czasu przynajmniej to robił. Także celem tego dzisiejszego spotkania jest właśnie omówienie takich kwestii. Bardzo często, moi drodzy, pytacie mnie w wiadomościach prywatnych, czy czytanie ustaw od deski do deski ma sens. No wiadomo, ustawy są darmowe, ustawy są dostępne w internecie. Co za problem sobie ściągnąć ustawę i albo ją wydrukować, albo obejrzeć na tablecie, albo ją wrzucić na jakiś czytnik e-booków, albo nawet na laptopa i sobie ją po prostu od deski do deski czytać. Codziennie jeden artykuł, tak? No to w miesiąc byśmy całą ustawę na przykład przeczytali. Pytanie, czy to ma sens? Zaraz powiem, czy ma to sens. No na pewno nie zaszkodzi, ale czy to pomoże? Zaraz się wspólnie nad tym zastanowimy. Będziemy mieć taką bardzo prościuteńką prezentację, to nie jest nic ambitnego, nic jakiegoś tam rozbudowanego, ale jak wiecie, stawiam zawsze na treść, na przykłady, a nie na to, żeby generować slajdy, które nikogo w zasadzie nie interesują. Moi drodzy, jak zatem uczyć się prawa, coś tu się pomniejszyło, jak zatem uczyć się prawa podatkowego i ja będę chciał to właśnie dzisiaj Wam opowiedzieć, tylko sobie tutaj ekran powiększę, bo coś mi się pomniejszyło. Moi drodzy, pierwsza sprawa, od której chciałbym zacząć, czyli relacja prawa podatkowego do systemu prawa, do całego systemu prawa, do takiego globalnego systemu prawa. Tak? Skupmy się dzisiaj na prawie polskim, choć jakbyśmy chcieli być bardzo szczegółowi, precyzyjni, no to Polska też jest przecież krajem członkowskim w Unii Europejskiej, więc prawo unijne, akty prawa unijnego, rozporządzenia unijne, dyrektywy unijne, czy orzecznictwo nawet unijne też jest elementem naszego porządku prawnego. Ale skupmy się dzisiaj w takiej bardzo bezpośredniej perspektywie na prawie polskim. Mamy w Polsce bardzo dużo różnych ustaw, z jednych korzysta się częściej, z jednych korzysta się mniej i zastanówmy się, gdzie to prawo podatkowe w tym systemie prawnym leży. No bo z jednej strony ktoś powie, że przecież ustawa podatkowa jest taką samą ustawą jak każda inna, jak na przykład kodeks cywilny czy kodeks spółek handlowych, prawda? No i w tym sensie ma rację. Jest procedowana w ten sam sposób parlament, czyli Sejm, Senat, prezydent, najczęściej na wniosek rządu jest taka ustawa tworzona, więc tak samo tworzy się prawo handlowe, czyli kodeks spółek handlowych, prawo cywilne, kodeks cywilny, jak i ustawy podatkowe. Więc w tym sensie prawo podatkowe niczym nie różni się od pozostałych gałęzi prawa, jest elementem tego bardzo rozbudowanego systemu prawa. Natomiast po pierwsze, prawo jest, podatkowe prawo jest trudniejsze najczęściej od pozostałych dziedzin prawa. Skąd to się bierze?
Już wam podaję przykład, skąd to się bierze. Jeżeli weźmiemy do ręki na przykład kodeks cywilny, czyli ustawę z roku 64, która już ma w tej chwili 50-60 lat, i weźmiemy taką ustawę do ręki, załóżmy, że nigdy w życiu nie widzieliśmy kodeksu cywilnego. I jeżeli otworzymy na jakimś przykładowym artykule, to gwarantuję wam, że prawdopodobieństwo, że my go zrozumiemy, w ogóle nie znając się na prawie, jest dosyć duże. No bo przykładowo, prawda? Pożyczka. No i mamy jakąś definicję pożyczki, tak? Jedna osoba daje pożyczkę, druga bierze pożyczkę. Ten biorący pożyczkę ma oddać tą pożyczkę na jakichś tam warunkach, na jakimś tam okresie, na jakiejś tam stopie procentowej, zgodnie z tym, jak się strony umówią. Nie? Czyli to jest taka dosyć naturalna definicja. Czy darowizna na przykład, prawda? Tak samo. Darczyńca kosztem swojego majątku świadczy na rzecz kogoś innego, bez ekwiwalentu, no nie? Czyli znowu ktoś powie, kurczę, no bardzo proste, ktoś coś ma, daruje coś komuś i już tego nie ma, ale ma to ten ktoś inny. A ten, kto darował, nic nie chce od tego, który dostał. No proste, tak? Tutaj nie trzeba jakichś wielkich intelektualnych gier, żeby do tego dojść, to zrozumieć. Prawo podatkowe z kolei nie jest proste do takiego czytania. Bo jeżeli weźmiemy sobie jakiś taki bardzo podstawowy przepis z prawa podatkowego, na przykład ostatnio też nagrywałem filmik o dostawie towarów na Facebooku w VAT-cie, jak ktoś nie widział, to zapraszam. Ja tam mówiłem z 15 minut chyba o tym w miarę prosto, czym jest dostawa towarów. No bo jeżeli słowo dostawa towarów rozumielibyśmy w takim sensie bardzo codziennym, bardzo potocznym, bardzo konwencjonalnym, no to powiemy dostawa towarów. Mamy towar, dostarczamy te towary, no nie? Dostawa towarów, ktoś powie. Do sklepu. No nie, bo jak się przeczyta ustawę VAT, to tam jest napisane, że dostawa towarów to jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. No i jest problem, tak? Bo niby rozumiemy wszystkie te słowa, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, polskie słowa rozumiemy. Ale sens tego zdania wydaje nam się być niezmiernie trudny, no bo przenosimy prawo do rozporządzania towarami, czyli co, ja mam jakieś prawo do rozporządzania, że ja je przenoszę, ale w jaki sposób ja je przenoszę? W drodze jakiejś umowy prawnej, czyli jakaś umowa sprzedaży, darowizny, czy po prostu samo faktyczne wydanie towaru, czy może przeniesienie własności? I tego już nie wyczytamy z samej ustawy, bo ustawa tylko i wyłącznie posługuje się takim zdaniem, którego zrozumienie bez czytania komentarzy, orzecznictwa, jakichś podręczników, czy interpretacji, czy w ogóle sięgania do źródła jest absolutnie niemożliwe. Także prawo podatkowe, na wstępie chcę to powiedzieć, dziękuję wszystkim za to, że przyszliście też, prawo podatkowe jest trudne na gruncie samego słownictwa, chcę wam to powiedzieć od razu, jest trudne na gruncie samego słownictwa, bo słowa są niby po polsku, no bo ustawa musi być napisana przecież po polsku, ale znaczenie tych słów jest bardzo niekonwencjonalne w takim sensie standardowym, do którego bylibyśmy przyzwyczajeni. Więc to jest pierwszy problem. Tak bardzo często prawnicy, czyli osoby, które zawodowo zajmują się prawem, tak, w ogóle nie tykają prawa podatkowego. Po prostu nie czują się w nim komfortowo i dobrze wiedzą o tym, że żeby w prawie podatkowym poruszać się w miarę dobrze, trzeba po prostu w tym siedzieć. Że to nie jest kwestia przeczytania jakiegoś zdania i już. Nie. Trzeba się w tym na co dzień posługiwać, żeby to wiedzieć. Więc to jest pierwsza sprawa. Prawo podatkowe jest z jednej strony elementem takiego ogólnego systemu prawnego. Ustawy podatkowe są jednymi z wielu kilkuset ustaw, które mamy w Polsce, ale to prawo jest trudne na gruncie słownikowym. Chcę, żebyście o tym pamiętali. Druga sprawa, będziemy zaraz mówić o autonomii prawa podatkowego. Autonomia prawa podatkowego to jest taki zwrot, który określa, że prawo podatkowe, mimo że jest elementem ogólnego systemu prawa polskiego, czy unijnego, czy może nawet i światowego, to bardzo wiele problemów, bardzo wiele instytucji rozwiązuje na swój sposób. Ja zaraz podam przykłady, żeby nie rzucać takimi słowami na wiatr, więc powiem wam, na czym ta autonomia może tutaj polegać i to też sprawia, że to prawo się czyta trudno, bo być może pewne czynności na gruncie prawa takiego publicznego też, ale takiego powszechnego są na przykład niedozwolone, a na gruncie podatkowym nie ma problemu, że my wykonamy jakąś czynność niedozwoloną, bo i tak może się to wiązać z podatkami, zaraz podam przykłady. Także moi drodzy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czytając ustawę, tam się pojawiają różne słowa, tak? I teraz my musimy wiedzieć, jak te słowa rozumieć. I zasada jest bardzo prosta. Jeżeli jakieś słowo pojawia się w ustawie, to zawsze będzie nas obowiązywała definicja tego słowa, która w tej ustawie jest zawarta. Czyli przykładowo, jeżeli na przykład otwieramy ustawę VAT, czy otwieramy ustawę CIT, czy otwieramy ustawę PIT,
i tam jest użyte wyrażenie zorganizowana część przedsiębiorstwa, to ja nie mogę czy nie powinienem zastanawiać się, co to jest ta zorganizowana część przedsiębiorstwa i tłumaczyć sobie tego na swój sposób, jeżeli ustawa wprost to słowo definiuje. A gwarantuję wam, że i ustawa CIT, i PIT, i VAT definiują, czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa. Bo bardzo często widzę, że ktoś na intuicję próbuje podejść do pewnych definicji, gdy one są zdefiniowane w ustawie. To jest błąd natury bardzo poważnej. Jeżeli dane słowo jest w ustawie zdefiniowane, najczęściej w słowniczku, w większości ustaw podatkowych jest tak zwany słowniczek, czyli artykuł, gdzie kilkanaście czy kilkadziesiąt słówek jest po prostu zdefiniowanych, to zawsze od tego zaczynamy. Bo tak jak mówię, jeżeli w VAT-ie, w CIT czy w PIT jest zdefiniowane słowo zorganizowana część przedsiębiorstwa, to my jesteśmy związani tym słowem, wszystko jedno, czy ono nam się podoba, czy nie. Nie tworzymy sobie swoich własnych definicji. To jest zasada podstawowa, pamiętajcie o tym, tak? Jeżeli w ustawie jest definicja faktury, czy jest definicja towaru, czy jest definicja właśnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to nie twórzcie swoich definicji i nie szukajcie tych definicji w innych gałęziach prawa, bo jesteście związani definicją podatkową, to jest kluczowe. Jeżeli w jakiejś ustawie, na przykład w ustawie VAT, jest użyte słowo przedsiębiorstwo, albo słowo pożyczka, albo słowo darowizna, to szukamy, czy te słowa są zdefiniowane w ustawie, na której pracujemy. Bo jeżeli ustawa VAT używałaby słowa przedsiębiorstwo, definiowałaby to słowo może w ten sposób, to bylibyśmy związani tą definicją. Ale jeżeli w ustawie VAT nie ma definicji słowa przedsiębiorstwo, to jesteśmy zobowiązani szukać definicji w innych aktach prawa. Bardzo często wam podpowiem, że to będzie kodeks cywilny. Nie zawsze, ale bardzo często. Czasami może być to na przykład kodeks spółek handlowych, jeżeli chodzi o takie kwestie gospodarcze, które w podatkach są opisywane. Ale bardzo często jest to kodeks cywilny. Tak? Słowo przedsiębiorstwo, pożyczka czy darowizna są zdefiniowane w kodeksie cywilnym. I w ustawie VAT, CIT czy PIT będziemy stosować definicję tych słów z kodeksu cywilnego, jeżeli dana ustawa podatkowa takich słów nie definiuje. Więc taka jest zasada, pamiętajcie o tym. Na czym jeszcze może polegać ta autonomia czy autonomiczność prawa podatkowego? Bo tak się mówi o prawie podatkowym i ja wam powiem, na czym to polega. Wyobraźmy sobie taką sytuację, może teraz coś narysuję też od czasu do czasu, no nie? Wyobraźmy sobie sytuację, mamy umowę, zwykłą umowę cywilnoprawną, czyli taką po prostu umowę prywatną z naszym kontrahentem. Sprzedawca, nabywca, świadczący, tak? Mamy jakąś tam umowę, zleceniobiorca, zleceniodawca, zwykła umowa prywatna, zwykła umowa cywilnoprawna. I tam jest na przykład zdefiniowane, że sprzedawca, żeby otrzymał pieniądze, na przykład 1000 zł, to musi wykonać dwa kroki. Pierwszy krok wykonać usługę, tak? No to jest proste, jeżeli chcemy wziąć od kogoś kasę, to musimy wykonać usługę, na którą się umawialiśmy, a drugie to wystawić fakturę, tak? Zwróćcie, moi drodzy, uwagę, co tam teraz powiem, bo chcę powiedzieć coś bardzo ciekawego. I na gruncie prawa cywilnego ja, żebym mógł ubiegać się o moje przysłowiowe 1000 zł, to niech będzie plus VAT jeszcze nawet, zaszalejemy, od mojego klienta, to muszę wykonać te dwa warunki łącznie. Czyli zarówno muszę wykonać usługę, oczywiście prawidłowo, niewadliwie, no bo to jest oczywiste, ale też muszę wystawić fakturę. Zwróćcie uwagę, jeżeli ja tylko wykonam usługę mojemu klientowi, to nie mogę powiedzieć do niego, zaraz powiem, czy jest przed, czy po, bo to tak nie do końca Jarosław działa. I wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli ja wykonam usługę mojemu klientowi, ale nie wystawię faktury, to ja nie mogę do niego mówić, słuchaj, czemu ty mi nie płacisz, przecież ja wykonałem usługę. Albo gdzie są moje pieniądze, tak mówiąc troszeczkę brutalnie, prawda? Bo on powie, słuchaj, no ale co ty chłopie, no wykonałeś usługę, no to fajnie, ale zgodnie z umową wystaw mi fakturę, ja ci zapłacę pieniądze od ręki, no ale ty mi wystaw fakturę. Dopóki mi nie wystawisz faktury, to ja nie mam podstawy, żeby tobie płacić, tak? Wystawisz fakturę, cyk, od razu ci płacę pieniądze, więc zwróćcie uwagę. Należność moja, czyli sytuacja, kiedy mi się coś należy, a dokładniej to 1000 zł, ona na gruncie prawa cywilnego powstanie dopiero w momencie, gdy ja wykonam te dwa kroki. Krok pierwszy wykonam usługę, krok drugi wystawię fakturę. Jak tylko wykonam usługę, to mój kontrahent powie, słuchaj, no ale tobie się jeszcze nic nie należy, bo musisz wystawić fakturę. Dopiero jak to zrobisz, ta faktura będzie prawidłowa, porządna i tak dalej, to ci zapłacę. No i pełna zgoda, tak jest, nie? Jeżeli ja pójdę do sądu o ten 1000 zł, to sąd powie to samo. No ale chłopie, ty przecież faktury żeś nawet nie wystawił, ty co ty chcesz za pieniądze, nie? Zgodnie z umową, no weź wystaw mu fakturę i wtedy dopiero chciej pieniądze. I tak to działa na gruncie prawa cywilnego. A czy tak działa w podatkach? No zwróćcie uwagę, moi drodzy, że nie.
Przecież w podatkach jest napisane ustawa CIT czy PIT, tak? Przychód należny, no nie? Powstaje w momencie co do zasady wykonania usługi. Tak jest, czy nie? No zgodzicie się, że tak jest, tak? Więc jeżeli ja wykonam mojemu kontrahentowi usługę, na przykład 25 lipca i nie wystawię mu faktury, ewentualnie wystawię ją na przykład 5 sierpnia, to kiedy powstaje przychód? No oczywiście przychód powstaje w lipcu, prawda? Tu, w tym miejscu, nie? Przychód powstaje w dacie wykonania usługi, tak? Tak mówi podatki. I to jest ta autonomia, ta autonomiczność. Nieważne, że mi się te pieniądze jeszcze nie należą, że mi się te pieniądze jeszcze nie należą na gruncie prawa cywilnego, że nie należy mi się kasa, bo nie wykonałem swoich obowiązków względem kontrahenta, czyli nie wystawiłem faktury. Ja w podatkach już mam przychód, przychód należny. Mi się według podatków te pieniądze należą, czy mam przychód należny. Już w momencie wykonania usługi, a to, że nie wystawiłem faktury, to jest mój problem. VAT, CIT, PIT mam płacić już w momencie wykonania usługi tak naprawdę, no nie? Więc zwróćcie uwagę, moi drodzy, jak to tutaj wygląda. Teraz szybkie pytania jakieś. Czy przed kodeksem cywilnym jest ordynacja podatkowa, rozumiem? To nie jest, że jest przed czy po. I kodeks cywilny, i ordynacja podatkowa to są źródła prawa. Oczywiście ordynacja podatkowa jest ustawą dedykowaną stricte pod podatki, bo pod takie powszechne postępowania dedykowany jest kodeks postępowania administracyjnego, więc ordynacja podatkowa to jest taki kodeks postępowania administracyjnego zawężony do podatków. Ale generalnie ordynacja podatkowa czy kodeks cywilny się ze sobą nie kłócą, prawda? Kodeks cywilny odnosi się do prawa prywatnego, a ordynacja podatkowa bardzo często do prawa publicznego, tak? Czyli kodeks cywilny na przykład mówi, kto dziedziczy po mnie majątek w razie mojej śmierci, a ordynacja podatkowa będzie mówiła, czy mój spadkobierca przejmuje moje zobowiązania podatkowe, no nie? Także tutaj to się nie będzie kłóciło, więc to słowo przed tak nie do końca bym go użył, natomiast tak, ordynacja podatkowa jako takie prawo procesowe, podatkowe bardzo często jest nam oczywiście potrzebna. No też różnica między kodeksem cywilnym a ordynacją podatkową kluczowa jest taka, że kodeks cywilny jest to taka podstawa prawa prywatnego, tak, między innymi. Czyli ja i mój kontrahent na zasadzie swobody umów się na coś umawiamy, prawda? Ja umawiam się z kimś na cenę, na warunki współpracy, na termin wykonania i tak dalej. No ordynacja podatkowa nie podlega negocjacjom, tak? Jeżeli jest napisane, jak od kiedy liczymy odsetki za zwłokę podatkowe, do kiedy mam złożyć deklarację, kto przejmie moje długi podatkowe po mojej śmierci, w jakim terminie muszę złożyć odwołanie od decyzji i tak dalej, to tutaj nie ma negocjacji z nikim, nie? To jest po prostu prawo narzucone, prawo tak zwane bezwzględnie obowiązujące. Także dzięki jak najbardziej za to pytanie, jest jak najbardziej ono super, no nie? Więc moi drodzy, zwróćcie uwagę, co wam tu chciałem pokazać, że właśnie taki głupi przykład przychodu, albo nie głupi, właśnie bardzo mądry, pokazuje, że to jest ta autonomia prawa. Przychód należny w podatkach powstaje zawsze w dacie wykonania usługi, czy tam sprzedaży towaru, niech będzie, a w prawie cywilnym powstaje, gdy wykonam wszystkie obowiązki, w tym wystawię fakturę. Więc to jest dosyć istotne, tak? Nie możemy mówić, ja nie mam przychodu podatkowego, nie mam przychodu należnego, bo nie wystawiłem faktury. To twój problem, że nie wystawiłeś faktury. Co gdy brak definicji w ustawach czy w ustawie? Może być taka sytuacja, że ustawy podatkowe używają jakiegoś słowa, na przykład nieodpłatne świadczenie jest przychodem podatkowym, no nie? Ale nie jest zdefiniowane słowo nieodpłatne świadczenie, ani w ustawie PIT-CIT, ani w żadnej innej. To co to znaczy nieodpłatne świadczenie? No bo jeżeli mi mówi ustawodawca, że nieodpłatne świadczenie jest moim przychodem, to ja chcę wiedzieć, gdzie ten przychód jest. Czym jest to nieodpłatne świadczenie? I moi drodzy, w sytuacji, w której nie ma definicji danego słowa w ustawie podatkowej, ani w ustawach innych, typu kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, czy właśnie, jak Jarosław napisał, ordynacja podatkowa, to tutaj szukamy takiej quasi-definicji, którą albo organy podatkowe, powiedzmy, definiują, albo sądy administracyjne. I szukając wyroków sądów administracyjnych, czy też sądów powszechnych często, czy interpretacji organów podatkowych, dojdziemy do wniosku, nie? Tam będzie w jakimś wyroku padnie. Nieodpłatne świadczenie to jest sytuacja, kiedy ktoś w zupełnie nieekwiwalentny sposób otrzymuje coś od kogoś innego o jakiejś wymiernej wartości, nie? I ma definitywne przysporzenie majątkowe, no nie? Więc takimi definicjami będziemy się posługiwać. W żadnej z kolejności nie ma, że nasza intuicja jest tutaj jakby ważna. Jak nie ma definicji w ustawie PIT, CIT, VAT, patrzymy na definicję w innych ustawach, jakiej nie ma, patrzymy, co mówią sądy, czy co mówią organy podatkowe na temat danego słowa, co mówi tak zwana doktryna, czyli eksperci prawa, jacyś profesorowie, naukowcy,
A na końcu jest słownik języka polskiego. Ale w żadnej z tych tak zwanych wykładni nie ma, że my sobie intuicyjnie powiem, a ja sobie pożyczkę zdefiniuję po swojemu, bo mi ta definicja się podoba i mojemu klientowi też. Nie ma takiej, moi drodzy, możliwości. Więc tutaj mam nadzieję, że wam to krótko wytłumaczyłem. Teraz chcę przejść do kolejnego kroku. Czy czytanie ustaw od deski do deski ma sens edukacyjny? Moi drodzy, powiem tak, jak ktoś ma dużo czasu i wychodzi z założenia, że chce przeczytać od deski do deski ustawę, to powiem tak, na pewno na tym nie straci. No bo coś tam poczytał, osłuchał się, oczytał z jakimś słownictwem, nie straci. Ale czy ma to wielką wartość? Odpowiem nie. Nie ma to wielkiej wartości. Dlaczego? Powody są co najmniej dwa. Pierwszy powód, bardzo trudne słownictwo, które powiedziałem. O ile przeczytanie kodeksu cywilnego, no chociaż to jest taka książka, tak, taka ustawa, od dechy do dechy ma sens, bo słowo pożyczka, darowizna czy zamiana jest zdefiniowane w sposób dosyć intuicyjny i mi to dużo da, o tyle czytanie ustawy podatkowej nie ma tego sensu. Dlaczego? Tak jak powiedziałem. Dlatego, że same definicje, same zdania są bardzo trudne. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Przeczytanie tego nic mi nie da. Po pierwsze, ja tego nie zapamiętam, a po drugie, nawet jak to zapamiętam, to ja tego po prostu nie rozumiem, co to znaczy. Bo to jest tak dziwne wyrażenie na gruncie codziennym, że jakby ktoś przyszedł do baru, jakiś nasz znajomy, i powiedział, że on będzie przenosił prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to my byśmy go zapytali, czy on czasem nie był przed chwilą w jakimś innym barze już, no nie? Tak mówiąc pół żartem. To nie ma sensu, takie słownictwo po prostu nie ma sensu, a w podatkach ono jest i ono jest bardzo, bardzo trudne. Drugi powód, dla którego czytanie ustaw podatkowych tak od dechy do dechy jest trudne, jesteśmy non-stop odsyłani do innych przepisów, a często do innych ustaw. No już ustawa PIT chyba króluje w tym, gdzie non-stop jest napisane, podatnik składa zeznanie, o którym mowa w artykule takim i wykazuje zaliczki należne, o którym mowa w artykule takim i składa je do Urzędu Skarbowego, o którym mowa w artykule takim. Czytając od dechy do dechy, non-stop jesteśmy przerzucani do jakiegoś innego przepisu. Coś tam, o którym mowa gdzieś tam. Więc non-stop jesteśmy przerzucani do innych przepisów. Pół biedy, że to jest ta sama ustawa. Często jesteśmy odesłani do innej ustawy. Czytam ustawę VAT. Pierwsze zasiedlenie, tak? Budynki, budowle. Czym jest budynek, budowla? No to prawo budowlane otwieram, prawda? Grunt. No to jakiś tam kodeks cywilny, czy też prawo budowlane. Zwróćcie uwagę, jesteśmy non-stop przerzucani, tak? Spółka komandytowo-akcyjna. Czym jest spółka komandytowo-akcyjna? Muszę wcześniej przeczytać. No to otwieram kodeks spółek handlowych i już czytam, czym jest spółka komandytowo-akcyjna. I już wpadam w konsternację, bo w kodeksie spółek handlowych spółka komandytowo-akcyjna jest traktowana jako spółka osobowa. Jest to spółka osobowa. Ale mimo to dla ustawy CIT jest traktowane jak osoba prawna. Mimo że nie jest osobą prawną, w ustawie CIT jest traktowana jak osoba prawna i jest opodatkowana CIT-em. No jest to mega, mega, mega skomplikowane. Druga sprawa, moi kochani, brak. Ustawa jest napisana od artykułu 1 do 100 czy do 200 w sposób taki dosyć, nie chcę powiedzieć losowy czy przypadkowy, ale mało funkcjonalny. Ja tutaj na ekranie celowo wam pokazałem, co by było, gdybym nie znał się na przykład na ustawie VAT i chciał dosyć krótko i szybko dowiedzieć się czegoś na temat sprzedaży towaru. Jak to jest w ogóle owatowane? Zakładam firmę, która będzie handlować towarami i chce się dowiedzieć, jak to owatować, tak? W jaki sposób opodatkować sprzedaż towarów. W ogóle jak do tego podejść? No to teraz zwróćcie uwagę, celowo wam to rozpisałem, że w jak porozrzucanych artykułach są istotne kwestie o samej sprzedaży towarów. No bo z jednej strony mam artykuł 2, gdzie jest w ogóle zdefiniowane, czym jest towar, no nie? Później mam artykuł 5, gdzie jest napisane, że dostawa towarów jest podlegająca opodatkowaniu. No dobra, artykuł 7 definiuje mi, czym jest ta dostawa towarów. Później dopiero artykuł 19a mówi mi o tym, w którym momencie muszę naliczyć VAT należny. Czy w dacie faktury, czy w dacie sprzedaży, czy w dacie zaliczki i tak dalej. 10 artykułów później jest podstawa opodatkowania. Czyli od czego mam płacić VAT? Czy od wartości rynkowej, czy od wartości fakturowej? Co gdy sprzedaję, gdy daję coś za darmo i tak dalej. 2 artykuły dalej. Waluty obce, co gdy wystawię fakturę w euro, jak to na PLN-y przeliczyć i tak dalej. I 70 artykułów później jest o fakturowaniu. Czyli jak wystawić w ogóle fakturę, więc zwróćcie uwagę, to jest i tak tylko w uproszczeniu, tak omijam tutaj sprzedaż międzynarodową, jakieś WDT, eksporty, tego w ogóle nie ruszam. Chcę wam tylko pokazać, że dowiedzenie się o sprzedaży towarów w sposób kompleksowy, gdzie nie obchodzi mnie usługi, nie obchodzi mnie import, nie obchodzi mnie WNT ani zwolnienia podatkowe,
przepraszam, wymaga przeczytania co najmniej tych kilku artykułów, które są kompletnie porozrzucane w ustawie, więc no, no zwróćcie uwagę, artykuł 2 i artykuł 106, nie? No to jest kompletna rozbieżność, tak? Więc czytanie oddechy do dechy nie ma sensu, bo ja, żeby przejść od artykułu 2 do 106a, po drodze muszę czytać o imporcie, o WNT, o transakcjach łańcuchowych, o zwolnieniach podatkowych. Zaraz, Jarosław, się odniosę do twojego komentarza. Więc jakby czytanie chronologiczne ustaw, artykuł 1, artykuł 2, jutro artykuł 3, artykuł 4, pojutrze artykuł 5, 6 i 7, bo weekend to ma więcej czasu, moim zdaniem nie ma sensu. Tutaj komentarz. Dziwne, że na szkoleniu dla doradców podatkowych, no w firmie, tutaj nie będziemy czytać na głos, właśnie tak nie tłumaczą jak ty, tylko po rozdziałach. Powiem w ten sposób, no nie mogę mówić jak ktoś tłumaczy, jeżeli po rozdziałach ustawowych, no to moim zdaniem nie ma to, no nie chcę powiedzieć wielkiego sensu, bo może ktoś ma inną metodologię nauki. Ja mówię z mojego punktu widzenia to co uważam, może ktoś mieć swoje poglądy, natomiast moim zdaniem ja też jestem jakby dydaktykiem od wielu lat, też szkolenia dla doradców podatkowych przez kupę lat robiłem, stacjonarne, online'owe i tak dalej, więc jakąś swoją metodologię wypracowałem i moim zdaniem tylko i wyłącznie uczenie się podatków funkcjonalne, czyli danego przedmiotu, który jest porozrzucany po artykułach, ma sens, tak? Czytanie artykuł od 1 do 10 moim zdaniem jest bez sensu, bo jeżeli ja sobie zrobię, że w poniedziałek czytam artykuł, nie wiem, od 1 do 15 ustawy VAT, no to dowiem się, czym jest, nie wiem, budynek, budowla, dowiem się, czym jest świadczenie usług, i w międzyczasie dowiem się, czym jest WNT, tak? Ale już nie dowiem się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WNT, jak rozliczać WNT, jak wykazywać w deklaracji, więc dla mnie to jest trochę dziwne, prawda? Mi by się podobało połączenie przychodów z kosztami, a nie najpierw. No, no tak, tutaj akurat podzielenie na przychody i koszty moim zdaniem nie jest jakoś dziwne bardzo, natomiast oczywiście można, tak jak Jarosław piszesz, takiej funkcjonalności oczekiwać, nie? Przychody i koszty tej współmierności szukać. Okej, jak najbardziej, że tak. Także moi drodzy, reasumując ten wątek, bo jeszcze mam tam kilka wypowiedzi dla was dzisiaj, czy czytanie od dechy do dechy ma sens? Moim zdaniem nie zaszkodzi, ale nie da wielkiego efektu z powodów, tak jak powiedziałem, kilku. Trudne słownictwo, ciągłe odsyłanie do innych ustaw, do innych artykułów, więc non stop tylko po prostu wertujecie książkę, ewentualnie scrollujecie, jak czytacie w PDF-ie czy tam w czymś innym. No i trzecia sprawa, to jest po prostu porozrzucane, więc teraz czytacie o sprzedaży towaru, za chwilę o WNT, za chwilę o zwolnieniach podatkowych, za chwilę o zwolnieniach importowych, za chwilę o rejestracji do VAT-u, później znowu faktura. Takie trochę to jest wszystko, prawda, zagmatwane. Teraz takie porady w takim razie, jak już skrytykowałem, że czytanie oddechy to oddechy nie ma sensu, no to wypadało powiedzieć, co ma sens, nie? Żeby dać wam też jakąś metodę, a nie tylko skrytykować czytanie oddechy do dechy. No moim zdaniem czytanie funkcjonalne ma sens, czyli sprzedaż towarów, świadczenie usług, jak już to wiem, to kompleksowo WNT, kompleksowo WDT, kompleksowo eksport, kompleksowo import, zwolnienia podatkowe, fakturowanie, kasy fiskalne, przychody, koszty, tak? Zaliczki. Tutaj szybko odpiszę pani Mirce, którą bardzo znam i bardzo lubię od wielu lat. No, pani Mirko, no zobaczymy, może się uda do Poznania przyjechać. Zobaczymy, nie mówię nie, jak najbardziej będę się starał gdzieś tam o Poznaniu, Wielkopolskę, którą kocham, też zahaczyć. Szymon, tak, live jest na Facebooku, będzie, więc jak najbardziej tak. Moi drodzy, czyli podchodzimy do problemów funkcjonalnie. Ja podałem przykłady jak przychody, koszty, mówię, WNT, WDT, a nie artykułami, bo to jest po prostu porozrzucane i taka jest moja metodologia. Jeżeli chcemy się uczyć funkcjonalnie, to przeczytanie ustawy od dechy do dechy, Gdańsk, pozdrawiam serdecznie, bo na pewno będę prywatnie w tym roku, a szkoleniowo myślę, że na jesień może coś się uda. Moi drodzy, ustawę czytać funkcjonalnie jest trudno, bo ona jest napisana artykuł 1, 2, 3, 5, 7, 10 i tak dalej, i tak dalej. Komentarze, leksykony. Tu już nie chcę polecać konkretnych publikacji, bo ich jest dużo na rynku i większość jest dobrej jakości, czy może nawet i wszystkie, no nie wiem czy wszystkie, ale większość na pewno tak. I tam jest to zrobione w sposób funkcjonalny.
Czyli czytamy o danym zagadnieniu właśnie w takim ujęciu przedmiotowym, funkcjonalnym i komentarze czy leksykony, piła, tak, piła to przy poznaniu, to też się złapie. Czytanie w sposób funkcjonalny ma taką wartość i taki sens, że dany problem jest rozłożony na czynniki pierwsze i od razu jest wyjaśniony. Czyli przeniesienie prawa do rozporządzania towarem od razu jest opisane na przykładach, co to jest. Czy to jest przeniesienie własności, czy to jest przeniesienie faktycznej dyspozycji towarem i tak dalej. Mamy od razu jakieś świeże interpretacje napisane, jakieś orzeczenia sądowe, jakieś komentarze różnych fachowców i tak dalej. Więc jak chcecie się uszuczyć sami, czy douczać też, nie? To polecam właśnie komentarze, leksykony, komentarze do ustawy. To jest dosyć fajna opcja. A leksykony są jeszcze bardziej funkcjonalne. Mówię, nie chcę reklamować konkretnych firm, bo to też nie o to tutaj chodzi. Wiem, że na rynku dużo jest fajnych, profesjonalnych pozycji. No i teraz taka kolejna sprawa. Jeżeli chcecie nabrać takiej dużej ogłady w prawie podatkowym, no to oczywiście najlepiej jest praktykować, czyli pracować w podatkach. Może to być biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa, dział finansowy w firmie, dział prawny, wszystko jedno. Natomiast dobrze jest też się osłuchać, co mam na myśli. Jeżeli wyobraźmy sobie, że jedziemy za granicę i chcemy się szybko nauczyć języka na przykład angielskiego i jedziemy mieszkać do Londynu, no to jeżeli będziemy mieszkać tylko z Polakami, kupować piwo tylko w polskim sklepie, oglądać tylko polskie kanały, pracować z Polakami w pracy i oglądać tylko polski internet, to szansa, że się nie nauczymy języka angielskiego jest niestety bardzo wysoka. Natomiast jeżeli będziemy chcieli pracować z Anglikami, z Brytyjczykami, będziemy chodzić do brytyjskich barów, będziemy czytać brytyjską prasę, będziemy jeździć brytyjskim autobusem, będziemy chcieli się osłuchać, to ten język w sposób naturalny zacznie po prostu chłonąć. I tak samo jest tutaj. Na pewno warto codziennie mieć styk z podatkami poprzez czytanie fachowej prasy, która dzisiaj jest w komputerze, w internecie, no już nie trzeba przecież kupować gazety papierowej. I teraz prasę tak podzieliłem tutaj na trzy grupy i krótko powiem. Prasa fachowa to jest prasa bardzo profesjonalna. Typu monitor podatkowy, przegląd podatkowy. To są gazety, które polegają na tym, że jakieś orzeczenie sądowe, często bardzo trudne, jest skomentowane na przykład na 10 czy 15 stron na bardzo szczegółowe czynniki pierwsze. I to już jest mega fachowe, tam jest używane bardzo fachowe słownictwo. Często jest odniesienie do prawa unijnego, do orzecznictwa unijnego, ale jak liźniemy to fachowe słownictwo, to taki fachowy styl, to będziemy takimi arystokratami podatkowymi, będziemy rozumieć naprawdę takie trudne problemy i to jest na pewno warte. Z takich codzienności, które bym proponował właśnie liznąć, żeby tymi podatkami pochłonąć się, nasiąknąć, to mogą być popularna prasa. Nie chcę rzucać tytułami, no ale przecież też nie widzę problemów. Typu Gazeta Prawna czy Rzeczpospolita na przykład, dział podatkowy. To są fajne gazety. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony tam do wypowiedzi są zapraszani eksperci, tak, praktycy, więc to są ludzie, którzy no, wiedzą o czym mówią, mają fajne podejście do tematu. A z drugiej strony, jak oni zbyt trudnym słownictwem piszą dany artykuł, to redaktorzy to i tak później fajnie zmiękczą po to, żeby ta Gazeta Prawna czy Rzeczpospolita trafiała do w miarę szerokiego spektrum odbiorców. No bo taki jest cel tych gazet, tak? Ona nie jest dla fachowców, tylko jest dla ludzi biznesu, którzy chcą mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. I wypowiedzi specjalistów są fajnie zmiękczone. I ja też lubię te gazety, często się też do nich wypowiadam, ale one są takie właśnie miękkie, fajne, przyjemne, nie wymagają jakiegoś takiego arystokrata podatków. No tak bym takie słowo wymyśliłem. Ciekawe jest, też mi się ono w sumie podoba. Tak, więc Gazeta Prawna czy Rzeczpospolita, to są takie fajne, codzienne gazety, można sobie zaprenumerować, zasubskrybować, można się pod jakieś newslettery podłączyć różnych dużych firm, które też wysyłają i tak dalej. No i mamy prasę taką bardzo masową, ja nie chcę rzucać tutaj konkretnymi tytułami, ale one często, jak ja tu mówię, za bardzo politykują. Nie chcę mówić, że na przykład Money.pl obecnie dla mnie, mam prawo to powiedzieć, to jest moje zdanie prywatne, jest taką trochę takim medium, które kiedyś właśnie aspirowało do pisania o podatkach czy o biznesie w taki sposób troszeczkę poważniejszy, a dzisiaj to już jest troszeczkę politykowanie. Bo jeżeli ktoś coś pisze o Nowym Ładzie, to ja bym wolał, żeby napisał, co się zmieni, jakieś rzeczy dodatnie, ujemne, a my jako czytelnicy sami wyciągniemy sobie z tego wnioski, prawda? A pisanie z góry o jakimś przepisie i od razu komentowanie go w takim sensie wartościującym, że to jest bardzo złe, bardzo dobre, albo Platforma zrobiła tamto, a PiS robi to, a PSL, a SLD, a Unia Pracy i tak dalej,
To dla mnie to już jest za bardzo politykowanie. Ja uważam, że osoby inteligentne się cechują tym, że można im po prostu przekazać jakąś informację i one same sobie to przełożą, czy to jest bardzo złe, bardzo dobre, jak się z tym czują. Takie komuś bardzo wciskanie, słuchaj, to musisz rozumieć w taki sposób, to jest bardzo złe i platforma jest dobra, albo PiS jest dobry i tak dalej. To już jest dla mnie politykowanie, osobiście tego unikam. W Rzeczpospolitej często są błędy w sygnaturach. Tak, kilka razy widziałem błędy, nie chcę mówić, że one są często, bo nie powiem, że są często lub nie, być może są często, warto o tym na pewno pamiętać, tak, że takie literówki się być może zdarzają, natomiast sama wartość tych wypowiedzi moim zdaniem jest na poziomie całkiem rozsądnym, do takiej właśnie codziennej kawki, no nie? Więc moi drodzy, ja tą część taką powiedzmy quasi wykładową, 35-40 minut powiedzmy zakończyłem, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób Wam pomogłem i zapraszam Was do krótkiej dyskusji. Na kilka pytań czy dyskusji postaram się odpowiedzieć, żeby po prostu Was tutaj chwilę jeszcze pomęczyć, pozagadywać i później sobie będziemy rozstawali się i sobie za chwilę zrobimy kolejnego live'a, może za tydzień. Czy naukę na egzamin ustny lepiej zacząć od początku, od źródeł i wykładni, czy lepiej od innych działów? Czy nie ma to znaczenia? Mateusz, moim zdaniem nie ma to wielkiego znaczenia. Na pewno dobrze zacząć od, powiedzmy, od podstaw, prawda? Czyli moim zdaniem ta kolejność, która jest na egzaminie, nie jest chyba zła, bo tam jak pamiętam, to było dawno, ale pamiętam, że na początku chyba było prawie międzynarodowym, więc wtedy też fajnie widzimy relacje tego prawa polskiego do prawa międzynarodowego. Tam są takie kwestie podstawowe, typu czym jest ustawa, czym jest rozporządzenie. Więc moim zdaniem ta kolejność nie jest zła, ale tutaj kwestia oczywiście gustu. Jak ktoś się zajmuje jakimś podatkiem, no to mu przyjdzie łatwiej niż ktoś, kto się tym podatkiem nie zajmuje. Więc myślę, że tutaj problemu nie ma. Materiał z live'a będzie na Facebooku i myślę, że na YouTube'a wrzucę, więc jak najbardziej, że tak. Tak, no tak, Panie Mirko, jest. No, zaczyna się od ustawy i idziemy w las rozporządzenia, oczywiście, czyli przepisy, ale już interpretacje, które często są sprzeczne niestety, bo to też nie jest tak, że to wszystko jest spójne. Niestety tak nie jest. Także mówię, zapraszam do kilku jakichś dyskusji. Jak macie jakieś pytania do mnie, to będzie mi bardzo miło. Tu odpowiem też w komentarzach na wiele pytań, nie będę wszystkie na głos. Po jakie materiały warto sięgać w nauce? W nauce do egzaminu na doradcę myślę, że najlepiej sięgać po materiały, które są dedykowane pod egzamin. Jest kilka wydawnictw. Można sięgać i myślę, że one są sensowne. Pytania w ramach działu też można pogrupować tematycznie. Tak, jak najbardziej można sobie to ułatwić, pogrupować. Super, dziękuję. Kapitalne wyjaśnienie, dziękuję serdecznie, bardzo jest mi miło. Słuchajcie, no co, jeszcze może minutka, jak nie macie żadnych pytań, żadnych sugestii, to ja też w wolnej chwili odpiszę na wasze komentarze, które są tutaj no już później, wieczorkiem. Jak nic więcej nie macie do dodania, to ja w zasadzie też nie chciałem wam krótko powiedzieć, czy czytanie oddechy do dechy ma sens, bo taki był w zasadzie cel mojego spotkania. No, krótko jeszcze raz mogę odesłać do platformy szkoleń online, gdzie niedługo nowe szkolenia wjeżdżają, czyli tak, Kasia, przepraszam, teraz parę dni mi nie było. Oczywiście odpisuję na tego Messengera jak najbardziej, że odpiszę jak najszybciej. Także mówię. Moi drodzy, w zasadzie tyle. Jak macie jakieś fajne pomysły na takie kolejne live'owe spotkania, czyli takie 30-50 minut takiej fajnej, luźnej i merytorycznej przede wszystkim pogadanki, to podsyłajcie mi w komentarzach czy na Facebooku. Dzisiejszy temat też naprawdę tak naprawdę wziął się z waszych podobnych pytań. Uznałem, że jest fajny i można to jak najbardziej zrobić. Nie, czytanie ustaw od deski do deski potwierdzam, że ma bardzo średni sens. Nie zaszkodzi, ale raczej jest to nieefektywne. Czy jest szansa, że MF się wycofa? Powiem tak, nie lubię politykować, ale myślę, że na pewno z wielu rzeczy w Nowym Ładzie może się wycofać, biorąc pod uwagę, że Gowin, który ma kilku posłów, przynajmniej udaje takiego nieustępliwego, no to zobaczymy, czy PiS w ogóle tą większość 230 posłów uzbiera. Moim zdaniem nie jest to oczywiste. Według mnie ze składki zdrowotnej PiS się nie wycofa, ale wycofa się z paru innych, żeby bawić się w dobrego i złego policjanta. Tą sztuczkę PiS ma przećwiczoną, w zasadzie nie tylko PiS, bo inne partie też to robią, jak są w rządzie.
czyli dać nam 20 złych zmian, my się denerwujemy, po czym 10 się wykasuje, zostawi tylko 10 i my się cieszymy, że nam dali spokój. No tak to moim zdaniem zadziała. Także wszystkie zmiany, które są w Nowym Ładzie, moim zdaniem nie wejdą, wejdzie powiedzmy na przykład nie, z połowa chociażby, nie? A my się mamy cieszyć, że z 20 wejdzie tylko 10. Z czego na co dzień korzysta aktualizując wiedzę? Znaczy powiem w ten sposób, aktualizując wiedzę, no przede wszystkim na dokumentach źródłowych pracuję. Jeżeli się pojawił tydzień temu projekt Nowego Ładu, no to po prostu go czytam. I zaczynam od projektu, bo dopiero gdy sobie ten projekt przeczytam, czy chociażby przewertuję, bo też 400 stron z uzasadnieniem, czy 500 nawet, to też nie sztuka przeczytać słowo w słowo. Natomiast czytam sobie projekt i mam swoje myślenie i dopiero później czytam, czy na dany temat uważa ktoś inny, typu jakiś dziennikarz, redaktor, ktokolwiek inny. Raczej nie zaczynam od poznawania przepisów z gazety, bo najczęściej one już są w jakiś sposób wartościowane, czyli komentarz redaktora, jeszcze one są dobre czy złe, a ja wolę sam mieć zdanie na swój temat. Czyli ja pracuję na dokumentach źródłowych, projekty głównie aktów prawnych, no i tyle. Prawdopodobnie w niedługim czasie Slim VAT 2 zostanie już uchwalony w pełni, no to też bazuje na projekcie ustawy, tak? I tyle. Więc ja pracuję na dokumentach takich gołych, źródłowych, żeby właśnie dla was je później obrobić na język ludzki, no nie? Więc ja na tym głównie bazuję. Jeżeli pytacie, czy mam Lexa, czy Legalisa, to z góry mówię, że mam oba. Ale nie chcę mówić, że częściej korzystam z Lexa, bo mi bardziej podchodzi, ale mam oba. Jak już o to pytacie, bo często o to też pytacie. Więc to chcę odpowiedzieć na pytania dzisiejsze. Mieliśmy twoje live'iki. To bardzo mi miło, że wiadomości nie oglądacie reżimowych. Oczywiście żartuję. Bardzo mi miło. Też będę nagrywał o Polskim Ładzie niedługo. I tyle. Czy składka zdrowotna wejdzie? No myślę, że wejdzie, ale może ją troszeczkę złagodzą na przykład dla zarządu i nie będzie. Dzięki uprzejmie. No zobaczymy, czy do 10 będziemy się rozliczać, a nie do 20. No jeżeli wejdzie ten ZUS od dochodu, no to na to może wyglądać. Zobaczymy. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Nie chcę was przedłużać, nie chcę przetrzymywać. Jesteście super. Jesteśmy w kontakcie. Zapraszam was do komentowania, lajkowania. Oczywiście jak najbardziej dzięki uprzejmie możecie udostępniać takie wideo, jak widzicie w tym jakąś wartość, albo chcecie, żeby znajomi też sobie posłuchali. No i w zasadzie tyle, tak? Tutaj Kasia dzisiaj jest w trybie żartobliwym, bardzo mi miło i też wam serdecznie wszystkim dziękuję. Słuchajcie, dzięki moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia być może już za parę dni. Cześć.